Bogini, witam Cię bardzo serdecznie w mojej przestrzeni, gdzie kobiety odzyskują swoją żeńską moc i wracają do swojej kobiecej energii. Temat naszego dzisiejszego posiedzenia nurtuje Was od zawsze. Wiem, że wiele osób zachodzi w głowę, próbuje znaleźć odpowiedzi. Dlaczego tak się stało? Dlaczego zgustował? Dlaczego odszedł? Dlaczego zdradził? Naszym dzisiejszym tematem jest, dlaczego ludzie w związkach i w relacji tracą przyciąganie, tracą chemię, tracą chęci i tracą atrakcję. Dlaczego tak jest? Czy ten dekolt się nadaje na ten film? Czy zapięć guzik? Nadaje się. Więc dzisiaj sobie to szczegółowo omówimy, bo wiesz, łatwo jest powiedzieć, no nie pasowało, no wyczerpało się, no to nie było to, no drogi nam się rozeszły. Pewnie to słyszałaś nieraz od znajomej, od swojego eksa, tak myślałaś w ten sposób, ok? Łatwo to jest tak powiedzieć. Easy peasy. Tylko, że to ma dużo, dużo, dużo głębsze korzenie i to jest plaga dzisiejszych czasów. Chyba nie ma bardziej powszechnego zjawiska, jeżeli chodzi o dynamikę relacji, niż to, że ludzie tracą zainteresowania sobą. No jak to jest? Jak to jest, że najpierw tak bardzo chcą, tak tyle się poświęca, tyle czasu na to szukanie, na to przyciąganie, na to stawanie się i jest relacja i co, i chwila, i koniec? Dzisiaj zrozumiesz dlaczego. Jeszcze tylko dodam, że partner może stracić zaufanie, stracić zainteresowanie, stracić przyciąganie, atrakcję, chęci, nawet kiedy jego partner, jego partnerka jest po prostu wypisz, wymaluj, Instagram model, magazyn model, piękna, seksowna, jędrna, etc. Bo widzisz, to nie chodzi tutaj o wygląd, tylko chodzi tutaj o energię, czyli coś, o czym traktuje ten cały kanał. Kręcą Cię, nawilżają te tematy, hit that freaking like button, polub ten film i subskrybuj ten kanał, bo tutaj przeobrażamy się w boginię i wracamy do naszej żeńskiej mocy i najlepiej będzie, kiedy jak najwięcej kobiet usłyszy te wiadomości, bo w ten sposób będziemy zmieniały frekwencję tej planety, na której ludzie są pogrążeni w swoich głowach, w swoich zaciskach, w swoich programach, w swojej frustracji. Nie przyszłyśmy tutaj takie o małe być i jechać na traumie, ok? Bardzo dziękuję za subskrypcję, za lajka i za to, że tutaj partycypujesz w tej, w tej zabawie. Także tutaj nie chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o tą stratę atrakcji i chęci, tylko tutaj chodzi o pokazywanie się, o dostępność, o zaufanie, o wolę, żeby przekraczać właśnie te swoje programy, o pracę nad sobą, o miejsce na drugiego człowieka. Przechodzimy do konkretów. Dlaczego ludzie tracą atrakcję i chęci w relacji? Muszę jeszcze łyka wody wziąć. Miętowa herbata. Najczęstszą taką przyczyną jest ich indywidualna, albo ich partnera, albo obydwojga, jakaś nierozwiązana trauma. Trauma, jest film o traumie tutaj na kanale. Czym jest trauma? Często mówię, jak z tym pracować. Podkreślam, żeby tego nie romantyzować, bo nie możemy żyć i opowiadać, że mamy traumę i iść z tym do przyszłości, tylko potrzebujemy zrozumieć, że trauma to jest tylko stagnacyjna energia w ciele, która nie została przeżyta, emocje w ciele i musimy po prostu to przeżyć, musimy to nazwać, musimy się nauczyć to artykułować, z tym pracować, a nie projektować na partnera. Więc, no wiadomo, jak ktoś jest sam, no to by chciał, tak, mieć partnera i w ogóle przychodzi ten partner i ta trauma później robi się aktywna
podczas intymności, podczas bliskości, poprzez przebywanie w jednym polu. I traumy odczuwamy, mimo tego, że się nic nie stało, wystarczy trigger jakiś z zewnątrz i my czujemy tą traumę. Więc wtedy robimy się zimni i zamknięci. To znaczy nie my, ludzie robią się zimni i zamknięci. I to jest taką przyczyną, że właśnie tracą atrakcję, tracą chęć. No bo wiesz, ten partner, on może nic złego nie robi, ale wystarczy, że pracuje z kobietami, a ona ma traumę i cały czas się czuje niewybrana, i cały czas się czuje niewartościowa, i cały czas się czuje zdradzana, ma w ogóle jakiś kociokwik. Więc ona to czuje w ciele i zaczyna być zimna, zamknięta, więc jak ona jest zamknięta, a wiemy, że żeńska energia jest otwarta, zapraszająca, odżywiająca, no to tracą ludzie flow, rozumiesz? Tracą ludzie atrakcję. To tak wygląda. I jak człowiek ma tą nierozwiązaną traumę, to te części straumatyzowane w nim, one się czują emocjonalnie niedostępne. Czyli jest jakaś tam część, która kiedyś została odrzucona, jakaś tam inna straumatyzowana trauma, straumatyzowana, jednak zapnę ten guzik, żeby nie musieć nagrywać drugi raz. Więc to może być i te części, które żyją tą traumę w Twoim układzie, w Twojej podświadomości, one się czują jakby wyłączone w związku, ich nie ma w związku. I to się, tworzy się taki mur między ludźmi, zimno, niedostępne i oni nie mają później już ochoty. To bardzo często dotyczy kobiet, które na przykład przeżyły jakąś seksualną traumę. Nie wiem, kuzyn je dotykał, ktoś je tam powiedział w podstawówce, zaadresował ich części ciała albo obraził. Różne są traumy. To wtedy takie części kobiety, one mają problem z zaufaniem, z intymnością i z fizycznym dotykiem. Tutaj bardzo często po zjawisko, prawda? Więc to jest powód numer jeden. Dlaczego ludzie tracą atrakcję tak szybko? Zamiast na przykład być ze sobą szczerym, spotykać się, fajnie wszystko tego, wiadomo, w polaryzacji żeńska, męska energia, tralala. No i po prostu pokazać się wrażliwym, powiedzieć, słuchaj, mam taką rzecz. Okej, mam taką traumę. Jestem gotowa i otwarta nad nią pracować. Tylko nie wiem, jak mnie piecznie, to nie chciałabym zepsuć związku, dlatego chciałabym, żebyś o tym wiedział i żebyś mi mógł w to ułatwić. Czy jesteś w stanie? Czy widzisz siebie, prawda? Lepiej grać w takie karty od razu otwarte, niż później niszczyć sobie relacje i w ogóle zaczynać je kończyć, albo jeszcze gorzej, prowadzić jakąś relację latami, która jest toksyczna, jest po prostu ścieranie się, no ile można. Nie przyszliśmy tutaj naprawdę się niszczyć nawzajem, ani sobie zagrabiać, ani siebie obwiniać, dobra? Także pierwszy powód, dla którego ludzie tracą atrakcję i chęci w związku, to są nierozwiązane traumy i każdy musi rozwiązać swoje traumy sam. Oczywiście może o to poprosić specjalistę, coacha lub partnera o wsparcie, ok? Nie o bycie odpowiedzialnym za to. Drugim powodem, nazwałam to tak śmiesznie, że są wyposażeni ci ludzie w żądzę, a nie w intymność. I co to znaczy? Że umieją uprawiać seks, umieją pożądać na początku, umieją te wszystkie w tą grę, a nie umieją w intymność. I człowiek, który jest wyposażony bardziej w pożądanie, a nie w intymność, to znowu, skąd to się bierze? To się bierze znowu z traumy, z niezdrowych oczekiwań, i no i właśnie z braku wyposażenia w intymność się zamotałam. I tutaj chodzi o to, że jeżeli chodzi o nie traumę, no to już powiedziałam, a jeżeli chodzi o na przykład niezdrowe oczekiwania albo nierealne oczekiwania, to na przykład jednym z powodów są dzisiejsze social media, OnlyFans, pornografia i dostępność na przykład dating apps.
aplikacji randkowych, prawda? Ludzie przez to, że najpierw zostali straumatyzowani, czyli nie rozwinęli w sobie jakby takiego, takiej umiejętności, tej intymności, tego, żeby się łączyć, to jeszcze dodatkowo wydaje im się, że mają całe życie i że w sumie to ten ocean jest pełen ryb i że to mogą mieć każdego i tak dalej, prawda? Ostatnio nagrałam u siebie na Instagramie, jeżeli tam nie jesteś, to musisz się tam znaleźć, bo tam jest tona zajebistego kontentu, więc tam napisałam, że kobiety nie powiedziałam, że kobiety nie powinny chcieć takiego ślicznego faceta, prawda? Ślicznego faceta, żeby go podziwiać i w ogóle. Powiedziałam, że mężczyzna powinien być brzydszy od ciebie i mężczyznę powinnaś doceniać za jego męskość, a nie za podziwianie. No i później rozmawiałam z klientką, no i moja klientka czuła taki opór i mówi, no ja bym tak chciała, żeby może on był właśnie zajebiście przystojny i mieć taką świadomość, że wybrał mnie spośród innych ludzi, innych kobiet. On nie musi być brzydki, on nie musi być, on ma być trochę ładniejszy trochę tylko niż diabeł. On nie musi być brzydki jak noc. Wiadomo, że musi mieć coś ciekawego, żeby jakąś taką cechę, żeby ci się podobać, ale uwierz mi, że ta fizyczna atrakcja po pół roku, po dwóch latach nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma więź emocjonalna, mentalna, otwartość, intymność. Nic, co ma wspólnego z wyglądem, nie pomoże w ogóle, w ogóle. Jeżeli nie będzie polaryzacji, nie będzie intymności, nie będzie połączenia. Nic, nic. Dlatego często się też zdarza, że jacyś tacy właśnie fafa-rafa kończą z taką kobietą, co się zastanawiasz, wow, jak ona to zrobiła. No, wystarczy, żeby była w żeńskiej energii, okej? Oczywiście dbanie o siebie i atrakcyjność, czyli pewność siebie i podkreślanie swoich zasobów fizycznych jest super i jest również ważne i jest jakimś elementem, ale pamiętaj, że jak się zestarzejecie i skurczycie, to inne rzeczy będą powodowały, że ten dziadziuś będzie cię za rękę prowadził, a nie your sexiness. Także uwierzcie mi, że ten aspekt wizualny, on jest bardziej z zewnątrz, z social mediów, z tego wszystkiego. I to jest, i dlatego ja tutaj mówię tak bardzo o tej pierwotnej żeńskiej, męskiej energii, o tych tradycyjnych rolach, o tych duchowych i takich głębokich wartościach. Cały czas, w każdym filmie to samo, tylko że z różnej strony, z innego tematu, po to, ponieważ wiem, jak funkcjonuje mózg, że nawet jak będzie dobrze między wami, to i tak po jakimś czasie wkradnie się nuda i będziesz sobie myślała, bo to jest w kolektywie. Okej? To jest w kolektywie, my jesteśmy w tym zanurzeni, w tych programach. Będziesz sobie myślała, a może z innym mi bym było lepiej? A może coś tam? I zacznie ci się tak przysłowiowo przewracać trochę w dupie. Dlatego ty musisz być przekonana o tych wartościach, wiedzieć, co jest ważne, wiedzieć, jaka jest rola kobiety i mężczyzny, żeby się nie dać nabrać na myśl, okej? Na myśli, w których pływasz w tym oceanie elektromagnetycznym zanurzona. No więc ci ludzie są wyposażeni w pożądanie, a nie w intymność i umieją tam robić, ślinić na siebie przez pierwsze miesiące, pożądać, ale to pożądanie zawsze się kończy i to jest w ogóle mit, że to można utrzymać, nad tym trzeba pracować. Trzeba być w swoim elemencie, żeby to w ogóle mogło trwać. I później ta trauma i te niezdrowe oczekiwania, takie na przykład jak wygląd, to powodują, że nie ma connection, nie ma gniazdka, nie ma czego włożyć do gniazdka, nie ma intymności. Z moim programem Kobieta w Mocy, który będzie podlinkowany pod tym filmem, możesz ćwiczyć takie rzeczy. Jak pokazywać się wrażliwą, jak dawać przestrzeń, jak komunikować granice, jak się oczyszczać z traumy. Nie wiem, co tam jeszcze jest, jak przyjmować, jak nie tworzyć oporu. Tam wszystko jest i
10 modułów, live'y na grupie prywatnej na Facebooku, ćwiczenia, audio, żeby ruszyć tą energię, żeby wytańczyć te traumy. Także wszystko tam jest i tam możesz właśnie ćwiczyć i uczyć się, jak tą intymność budować w związku. Więc pożądanie nie wystarczy, fizyczność nie wystarczy. Tutaj chodzi o energetyczne umiejętności, tak? Let go, robienie miejsca na drugiego człowieka, słuchanie, nie odbieranie personalnie, posiadanie swojego życia, ok? Gotowość, entuzjazm, kiedy jesteśmy razem, a nie tylko w głowie. Tu trauma w ciele się gotuje, a w głowie tylko myśli on. A idź pani. Trzecim. Muszę sobie kasznąć. To mnie zna, to wie, że muszę. Ale już mniej. Zauważyliście? Kolejnym powodem, dla którego ludzie tracą atrakcję i chęci w relacji, to jest to po prostu, że oni nie ufają. Co znaczy, że nie ufają? A widzisz, mają wady swoje, mają właśnie swoje traumy, mają swoje jakieś szemrane sekrety i ukrywają te wady. Czyli standardzik. Sprzedajemy się na początku, pokazujemy, jak my to nie jesteśmy idealni, że my nie chcemy tego samego i w ogóle, żeby tylko dostać, wziąć, zabezpieczyć torbę, zabezpieczyć partnera, zabezpieczyć status. Aha. Później wychodzi i tak szydło z worka. I jak my siebie nie pokazujemy w relacji, nie pokazujemy tych części, nie jesteśmy szczerzy, co myślimy, co potrzebujemy, nie stawiamy granic, czyli jesteśmy oszustami i nie umiemy oszukiwać. Ja na przykład umiem oszukiwać. To znaczy, dobra, może nieważne. To chciałam powiedzieć tylko, że mi to przychodzi z łatwością. Oszukiwanie, ludzie by to nazwali oszukiwaniem, ale ja na to patrzę inaczej. Ja wiem, że jestem czystą świadomością, więc ja w każdym momencie mogę podjąć decyzję, kim jestem. Po prostu nie utożsamiam się z historią i wymyślam sobie swoje nowe tożsamości. Ok? Także jeżeli ja mam tożsamość kochającej, wyrozumiałej dziewczyny, to mi nic nie stanie na drodze. Więc ktoś by mógł pomyśleć, że to jest oszustwo. Trzeba umieć oszukiwać. Ale tutaj chodzi o to, że kiedy nie umiesz oszukiwać, i nie umiesz zmieniać sobie jeszcze tożsamości i nie jesteś szczera i tutaj coś mówisz, a tu się pod spodem gotuje, no to ten twój partner, on, ty masz wrażenie, że on jest jakiś taki wyłączony, że on jest jakiś taki nieobecny, no bo on ma tylko kontakt z tą twoją maską, rozumiesz? Ty tam byś chciała i w ogóle, ale ty jesteś tam zakryta, zalepiona i on nie ma, tam nie ma it's me, i on, ja to it's me. Rozumiesz, tego nie ma. Tylko tam jest gra malutkich wasz części. I dlatego ten partner wydaje się taki nieosiągalny, nieobecny, jakby nie chciał i w ogóle. Więc nie da się budować emocjonalnego połączenia, emocjonalnej bliskości bez otwartości i bez wrażliwości. Bez przyzwolenia, żeby twoje wszystkie części były widziane. Ok? Dobra wiadomość jest taka, że te części straumatyzowane, niezadowolone, to wszystko można transformować. Ja o tym mówię na YouTubie dla wspierających Level Up Secret i tam co tydzień dodaję różne smaczki i tam też dużo rozmawiamy o tożsamości, o tym jak zmienić co mamy w umyśle, ale również zmienić to, co mamy w sercu i w ciele. Także jeżeli masz ochotę wspierać ten kanał, to you know what to do. Także nie ufają po prostu, nie pokazują się w całości i to jest powód, dla którego tracą, jak już to pożądanie minie, jak już te pierwsze pokazywanie piórków i wyjadanie sobie z dzióbków minie, no to właśnie to jest kolejna przyczyna. Następnym powodem, dlaczego ludzie po pół roku najczęściej, tak plus minus, nie? Niektórzy szybciej, tracą zainteresowanie i atrakcję w relacji, jest to, że ich potrzeby nie są spełnione. Dlatego ja zawsze mówię, wszystkie programy, które mam, na przykład Mistrzyni Radek.
mój warsztat. Tam się dowiesz, jak być mistrzynią randek. Ale podstawą do tego jest kochanie siebie i wiedzenie dokładnie, czego chcesz i nie robienie kompromisów. Bogini seksu, kolejny warsztat. Tam się dowiesz, jak nie tracić energii i być w swojej bogini seksu, ale nigdy nie robiąc kompromisu i nie sypiając z nikim z jakichś głupich powodów. Co tam jeszcze jest? Odblokuj miłość i pieniądze. Tam się dowiesz, jak odblokować. Tam masz cały know-how, ale musisz pamiętać, kim jesteś i czego chcesz i po prostu być zintegrowana i połączona z tymi swoimi pragnieniami. Kobieta w mocy. Wracasz do mocy, transformujesz te wszystkie części. Alchemia miłości. Wszystkie moje programy, wszystkie moje filmy, z jakim byś problemem nie przyszła, dostaniesz know-how, dostaniesz formuły, jak ten problem rozwiązać, ale nie rozwiążesz go nigdy, kiedy siebie nie pokochasz. I najczęściej jest tak, że jak ludzie właśnie myślą sobie, dobra, muszę mieć partnera, muszę mieć partnera i ten partner mi załatwi to szczęście, to jest po prostu iluzja, która trwa przez moment, a później się rozpieprza na drobny pył, bo ty masz być kompletna, ty masz siebie kochać, ty masz wiedzieć, co chcesz i twoje potrzeby mają być spełnione zarówno tak, jak i jego. Ok? I w ten sposób się dobieramy, bo jak ty chcesz być, że jeżeli myślisz, że partner cię uszczęśliwi, to się mylisz. Jeżeli chcesz być szczęśliwa w związku, musisz być szczęśliwa najpierw sama sobą. Jeżeli chcesz być bogata, to musisz mieć wiedzieć, co to jest obfitość. Obfitość to nie są pieniądze, trust me. Ok? Więc ich potrzeby nie są spełniane i to dlatego ludzie tracą atrakcję i chęci w relacji. Kiedy nie umieją komunikować z miłością swoich potrzeb, to zaczynają unikać, tak? Ona nie umie mu powiedzieć z miłością, czego ona potrzebuje, tylko ona się dąsa, tworzy opór, projektuje. Jak tworzysz opór, no to nie ma do ciebie dostępu. Jak na niego projektujesz, no to facet zawsze sobie pójdzie. On ma potrzeby, ale ty nie masz o tym pojęcia, bo jesteś w oczekiwaniach zamiast ucieleśnić swoje pragnienia i komunikować, tak? Zobacz, ktoś, kto się kocha, ktoś, kto naprawdę sam jest git, no to on sobie tak idzie przez życie, spotyka kogoś i nagle ten drugi człowiek mówi mu, że on tego nie lubi albo tak nie chce. On nie chce, żeby... Ja nie chcę, żebyś ty pracowała jako influencerka, gdyby ktoś tak do mnie powiedział. No to jak ja, jako influencerka, która siebie kocha, ja to mówię, no to miło było cię poznać, ale to jest jakby moje przeznaczenie, to jest moja misja. Sorry. No nie? A ktoś, kto nie jest zespolony ze swoimi pragnieniami i ze świadomy, tylko chce z braku tego partnera, to zrobi wszystko, powie wszystko, ale później to i tak wyjdzie. Wyjdzie, bo ty musisz ze sobą żyć do końca życia. I jak miałaś brak w sobie, to nikt go z zewnątrz nie uzupełni. Nobody. Więc nie umieją komunikować z miłością, zaczynają unikać, tworzyć opór. A jeśli człowiek nie jest zaspokojony duchowo, fizycznie i emocjonalnie, to będzie się odsuwał. I będzie miał problem z okazywaniem miłości. To tak jak ja, znacie moją historię mojego 4-letniego związku z Niemcem. Ja też się porwałam z motyką na księżyc, myślałam, że to co wiem, to wystarczy. W głowie miałam żeńską energię i chciałam, żeby on był w męskiej energii, ale jak zaczęłam ucieleśniać swoją żeńską energię, to doszło do takiego crasha między nami, że się okazało, że to on jest w żeńskiej energii i on w ogóle jak osioł nie da się go ruszyć ani w jedną, ani w drugą. To jest raz. Dwa, ja mam dużo tożsamości i prawdziwa, ja jestem duchowa, a on tym gardzi i wyśmiewa i robi. Więc te wszystkie moje, ta moja duchowa tożsamość tam nie było... Ja się musiałam odsunąć, ja nie byłam zaspokojona duchowo, ok? Więc tak to działa. Kolejnym powodem, dla którego ludzie tracą te swoje chęci, nie dokładają do pieca, nie dbają o iskrę, myślą, że iskra to się po prostu sama wytwarza. Nieprawda, to jest mit. Najpierw, jak jest ludzie straumatyzowani i mają fałszywe motywy, to ta iskra myśli, o, dlaczego ja nie mam tęsknoty do Mistrza Świata, ja nie potrzebuję nic pospieszać, mi jest dobrze tak, jak jest. I ludzie by pomyśleli, że ja
nie jestem zakochana, albo nie kocham, albo nie potrafię, albo jestem egoistyczna. Tylko dlatego, że nie mam szaleństwa, że mi czegoś nie brakuje. No nie, no jak mi nie brakuje, to jestem na to, moje nastawienie jest tylko na to, żeby tworzyć, żeby było fajnie, żeby było uważnie, żeby coś kreować, żeby był fun. Gdyby mi brakowało, to ja bym cały czas coś chciała ciągnąć, bym tęskniła, była potrzebująca. Więc jak jest człowiek tęskniący, może nie tęskniący, jak jest człowiek potrzebujący i samo niewystarczalny samo i wybrakowany mu, on tak myśli, on w to wierzy, on nie chce się zatrzymać i nie chce sobie dać, to ta atrakcja na początku jest, ona jest trauma bondage. A ogólnie o atrakcję, o chemię, o ten spark, o tą iskrę trzeba dbać. Obecnością, uważnością, oddaniem. Ok? Więc nad tym się pracuje. Pracuje się nie nad związkiem, tylko nad tym. Nad tym, że ok, jestem sobą, kocham siebie, ty też, super ekstra, idziemy razem przez życie, dobra, dawaj. I teraz ja nie pracuję nad związkiem, ja go nie reanimuję, bo to jest, bo to nie jest to. To nie jest to. Jak trzeba reanimować, to nie jest to. Wspomnisz moje słowa. Tylko, żebyś się szybciej zreflektowała niż na łożu śmierci. Bo to będzie kolejna runda. Po co ci to? No. I później pracujemy nad tym sparkiem, pracujemy nad tą iskrą, bo sobie już jesteśmy kompletni i teraz, okej, co ja mogę zrobić, żeby była iskra? Co ja mogę mu powiedzieć? Czego potrzebuję, żeby była iskra? Okej? I robimy tą iskrę. Ta energia ma płynąć. Ostatnim powodem, dla którego ludzie tracą atrakcję, tracą zainteresowanie i chęci, jest depolaryzacja. Uhu! Ile razy ja to widziałam? Nie pytaj. Niezliczoną razy. Nie wiem, czy słyszycie ten wiatr. Depolaryzacja to jest taka. Jesteś sobie samotna, singielka i jakoś ci leci. Jest git. Poznajesz faceta, polaryzacja i później przy tej bliskości zaczynasz wchodzić w męską energię. Co to znaczy w męską energię? Zaczynasz dominować, zaczynasz pyskować, zaczynasz kontrolować, zaczynasz się bać, zaczynasz być zaciśnięta, zaczynasz prowokować, inicjować i on był w męskiej, ty w męskiej, no jest depolaryzacja, brak zainteresowania, papa. Dzisiaj, no to wszystko. Jeżeli ci to pomaga, jeżeli czujesz się bogatsza dzięki tym filmom, wesprzyj ten kanał w jakikolwiek sposób. Lajkiem, udostępnij, subskrybuj, wesprzyj. I don't know. Niech kobiety wiedzą. Zróbmy coś najpierw z tym wewnętrznym światem, a później z tym zewnętrznym. Jak ty nie chcesz dawać lajka na przykład, to jest takie, to jest zamknięte serce, to jest takie dla siebie, tak? Wzięłam, a nic nie dam. Ok? Nie bój się, mi się dobrze wiedzie. Ja bym chciała, żebyśmy po prostu wszystkie stały w mocy i wracały do swojej żeńskiej energii, żebyśmy miały rozmowy na innym poziomie. Żebyśmy były lekkie, żebyśmy się inspirowały, żeby te kobiety przestały być sobie wilkiem. No, co tam jeszcze? Mamy to szkolenie, jestem jak Muse i dzisiaj, nie wiem jeszcze której, o 20 albo 21, będę w tej grupie tajemnej naszej, szkoleniowej, robiła live'a. I tam macie szkolenie, jak być Muse, tam jest chyba 2,5 godziny szkolenia. Same know-how, know-how, know-how. I są dwa bonusy, jak tworzyć intymność w relacji, o co pytać partnera i jak w seksie, w łóżku, co tam, na co zwracać uwagę. I to jest całe szkolenie. A dzisiaj jeszcze zrobię tam live'a z odpowiedziami na wasze pytania. Tych pytań jest chyba z 15. Ale one są tak grube, tak głębokie. Myślę, że nie jedna kobieta nosi w sobie te pytania i myślę, że ten mój live dzisiejszy w tej grupie to będzie jak drugie szkolenie. Także cieszę się, że to będzie taka obfita przestrzeń dla Was. I co? Wszystkie szkolenia, wszystkie warsztaty, wszystkie programy możesz tutaj nabyć. Poczytać o nich na stronie, którą podlinkuję pod tym filmem.
No, już teraz między tym filmem i kolejnym live'em w grupie to już damy je na luz z nagrywkami. Chciałabym pójść na spacer, ale muszę Wam powiedzieć, że wiatr jest taki, że nie wiem, czy mnie nie wywieje. Serio, serio. Wszystko, co mam na balkonie, lata, drzewa się uginają. Także jakbym się nie pojawiła dzisiaj na szkoleniu, to mnie wywiało, ale raczej się pojawia. Trzymajcie się, miłego dnia, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia następnym razem.